Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Dzisiaj mamy taką mapę jak Roztocze V1, no i oczywiście jest to prezentacja, ocena map w moim wykonaniu, czyli no poniedziałkowa po prostu seria na kanale. No i mamy taką oto mapkę, nie wiem czy ją pamiętacie z LSR 13, ja ją pamiętam może nie jakoś zajebiście, ale dosyć dobrze, bo jest to taki lubelski klimacik, naprawdę piękna mapka. Została przekonwertowana do FSA 17, fajna sprawa, wszystko ok. Ale zobaczymy, jak ona się tutaj spisuje. No oczywiście pierwsza kategoria, wygląd. No mamy już taką stodołę. Nie widzicie coś innego niż na innych mapach. Po prostu te takie białe się przeplatają. Teksturki cegły z taką teksturką cegły z czerwonym kolorkiem. Takim bardziej nawet pomarańczowym albo czerwonym wyblakłym. Nawet mamy coś takiego. Winorośla to się nazywa albo jakie inne tam gówna. Mamy beczuszki, mamy jakiś klimatyczny płocik, gdzie tak naprawdę pierwszy raz go widzę. Mamy bramę, która jest oczywiście zrobiona. Wszystko jest na myszkę, też zapomniałem wspomnieć na początku, ale wszystko mamy na myszkę. Wchodzi idealnie do bramy, nawet troszeczkę. Znaczy ta brama wchodzi nawet i troszeczkę za płot. Jakieś krówki tu się pasą. To są krowy chyba te, takie z animacji. Bo ja krów nie kupowałem ani nic, a po prostu one tutaj już są. Nie wiem jak z tym shiftem dzisiaj będzie, to tak mnie to denerwuje. Po prostu no jest rozwalone, nie wiem jak to naprawić. I wywalone mam w to, może nową klawiaturę sobie kupię po prostu. Dobra, otwórzmy sobie te drzwi. No i mamy maszynę na start, obornik, który jest, no płyta jak płyta, ta raczej jest taka standardowa, jak na tych wszystkich bolusiowach i na tym wszystkim. No i pola za stodołą. Tą częścią zajmiemy się później, bo ona jest dosyć, no po prostu ładna, tak w skrócie mówiąc, także to na sam koniec sobie zostawimy. A my jak na razie sobie polecimy. No i widzicie, zarośnięte drogi polne, wszystko, po prostu wszystko. Ale to nas mało interesuje, lecimy sobie w tą stronę, bo tu mieliśmy wyjazd z gospodarstwa. Troszeczkę szybkim takim biegiem sobie tak naprawdę polecimy. Budynek statyczny, który ma na celu tak naprawdę być budynkiem, który, no nie wiem, jakiś sąsiad taki, który bez gospodarstwa sobie jakoś tam żyje. Zakończenia mapy takie tak naprawdę standardowe. Nie wiem jak to wyglądało w wersji w LSR 13, ale tutaj zostało to zrobione tak. Można wyjechać za mapę, nie ma tej kolizji. Tak naprawdę czy to jest potrzebne, czy nie jest, to sobie sami będziecie ocenić. Mi to różnicy nie robi, bo jakoś nie widzę sensu też wyjeżdżania za mapę. No i wszędzie chyba te zakończenia są takie same. Tutaj zostało dodane, jeżeli chodzi o zakończenie, coś takiego, to jest... Właśnie nie wiem jaki jest sens tutaj coś takiego, że to jest, no ale mniejsza o to. No i wszędzie, jak widzicie, te zakończenia są takie same. Ten las po prostu stąd, znaczy las, no te drzewka na zakończeniu tam ładnie wyglądają. Dodatkowe uprawy, znaczy dodatkowe, no uprawy, które są po prostu w FS-ie 17, a w 13 tego nie było, czyli na przykład słonecznik jest tutaj dodany. Mamy wodę, która jest taka dynamiczna, fajnie to wygląda, tutaj też widzicie jakieś zalane, bo to jest ogólnie taka łąka chyba. No mega nawet duża, przejeździk przez wodę i spoko to jak najbardziej wygląda. Jeżeli przejdziemy dalej, mamy do dyspozycji jakiś tam przystaneczek, kapliczkę, no krzyż po prostu, no i domek z zabudową, która tak naprawdę pełni funkcję takiego no starego, nieużywanego gospodarstwa. Nie możemy tu nic zrobić, płot nie ma kolizji. Czy te budynki mają w ogóle kolizję? Co jest? A, bo to mi nacisnęło to przez to właśnie. Dobra, nie można ani wejść, ani nic nie można zrobić, także tu jest taki malutki problem. Pola oczywiście, teren jak zwykle, jak był zajebisty, tak jest zajebisty dalej. Skup, też taki skupik tak naprawdę na standardzie, no bo co tu więcej mówić, belki bez kolizji. Tutaj ogólnie to też nie ma kolizji, nic praktycznie nie ma kolizji w tym skupie. Ale po prostu jest to, jest bo jest. No i tutaj mamy już zakończenie, tak w skrócie mówiąc, mapy. Mamy jeszcze sklep, gdzie mamy agromę. Możemy sobie, wiadomo, bożyczeczkę wziąć. Tutaj mamy... No możemy sobie podejść i sobie kupić coś. Tutaj też możemy sobie podejść i chyba tutaj się sprzedaje, albo to się kupuje. Tam się sprzedaje, nie mam pojęcia jak to działa, bo z takich funkcji akurat nie działam. Typek, który sobie siedzi. Wieżyczka, ogólnie do drutów. No i tak naprawdę tyle z tych budynków na tej mapie. Drogi polne, tak jak mówiłem, to fajnie wygląda. No i te pola, no patrzcie na te górki, pagórki, wzgórza, niewzgórza, wzgórza i tamte trudne inne rzeczy. Mini lasek. No chyba spoko opcja, chyba spoko opcja. Pola jak widzicie, pola jak pola. No, wyglądają pięknie, no nie, to było to lata, bo jest dane w takim miejscu, że po prostu no lata. No i góra, dół, góra, dół, góra, dół, jest to po prostu no
No, zajebiście, zajebiście. Pola cienkie. Nie wiem, czy na tej mapie sobie jakiejś serii może nie odwalimy, bo no po prostu jest zajebista, zajebista jest po prostu, no tak w skrócie mówiąc. No i co? No i tutaj mamy kolejne pole, kolejne, kolejne, kolejne. I to tak się ciągnie, no bo to jest wszystko w takim samym po prostu ułożeniu, no nie? No i kolejna łąka, która jest jakaś tam większa. Tutaj mamy akurat dwa pola do dyspozycji, które, no pole jest w takim innym troszeczkę ułożeniu. No i tak poza tym mamy jeszcze tu pola, które są na płaskim terenie. Jeżeli chodzi o wygląd tej mapy 5 na 5, jeżeli chodzi o wykonanie, jak widzieliście, troszeczkę były braki kolizji, ale to w niektórych miejscach tylko. Ja bym jeszcze spojrzał sobie tak z czystej ciekawości na te drzewa, czy one mają kolizję. I tak jak myślałem, te drzewa nie mają kolizji. I czy to jest zrobione tak, żeby po prostu nie obciążało to jakoś za bardzo gry, czy jest to zrobione nieumyślnie, po prostu nie jest zadana kolizja, nie wiem. Nie będziemy w to wnikali. Brak kolizji to brak kolizji. Troszeczkę tak naprawdę te rzeczy no przeszkadzają, no bo tutaj kolizja kolizją, tutaj nic tam to nie robi. Ze względu na to, że tutaj nie przeszkadza w żniwach ani nic, no jak na przykład są bliżej te drzewa, no to one by mogły nie mieć kolizji. Na przykład. Teraz tak, tekstura siania, bo to też tak wykonanie. No, czemu ta tekstura siania jest w tą stronę? Jeżeli chyba, no, logiczne jest, że rolnik nie jeździł sobie, siał w tą stronę, tylko raczej jak już siał, no to jechał z góry na dół. Bo tutaj, no, raczej mały sens jest tak nawracać i w ogóle. A te tekstury, no tutaj akurat już są zmienione, a tu nie są zmienione. Nie wiem od czego to jest zależne, naprawdę. Ale no tak jakoś to wyglądało na tamtych dwóch polach. No i tutaj ta kolizja na 100% będzie, bo to są trzeba wyciągnięte właśnie oryginalne drzewa, także tu jest na 100% kolizja. No i w tych też są na 100% kolizja, to jest standardowe jak się dodaje do mapy. Wiem, bo robiłem te mapy. Tutaj budyneczki mają kolizję oczywiście. No i tutaj te budyneczki już na przykład płoty nie mają kolizji. Także pół na pół z tym wszystkim jest. No ale oczywiście dochodzi nam kupowanie pól, jakieś tam misje. Co tak naprawdę jest, no może plusem, może minusem, zależy kto lubi się w to bawić. Ja tam tak średnio lubię. Kury są, krowy są, ptaki jakieś latające, nie ma tego. Nie ma psów, nie ma kotów, nie ma koni, nie ma ptaków latających, nie ma jakichś rolników chodzących pijanych po polach czy coś w tym stylu. Po prostu są małe braki. No bo to jednak jest standardem już w większości map, a tutaj po prostu to nie zostało zastosowane. Błota tego też takiego zwykłego, niemal tylko jakieś takie inne, całkowicie, ale wykonanie tak 3-5 na 5, bo jeżeli ktoś nie chce, to po prostu tego nie dodaje do mapy. Jeżeli chodzi o płynność, to raczej zaskoczenia nie będzie. Teraz nie wiem, jak ja wam to pokażę, żeby to tak szybko latało, ze względu na ten shift właśnie. Musicie wysłać jakiegoś donata na live'ie jakimś, to sobie kupię klawiaturę, bo nie mam pieniędzy w ogóle teraz, także ciężka sprawa. No a jeżeli chodzi o tutaj mamy 60 klatek, no to raczej zaskoczenia nie ma ani dla mnie, ani dla was. Jeżeli ktoś jest nowym widzem, no to mówię tak, że nie ma zaskoczenia ze względu na to, że mam dobry komputer i na żadnej mapie nie było jeszcze spadków, tylko jeżeli mapa była jakoś całkowicie zwalona i lagowała, to wtedy wiadomo, te spadki były nawet do 30 FPS-ów, takie gwałtowne skoki, no nie? No i dobra, tak przeszliśmy tak naprawdę całą mapę, ale jeszcze kwestią jest gospodarstwo, żeby to sprawdzić jakoś mniej więcej, przynajmniej 60, 60, 60, 60. 60, 60, 60, 60, 60, 60. Tu też się przejdziemy na te pagórki, górki i inne trudne słowa. Nie wiem czemu to jest akurat niedojrzałe, a to jest dojrzałe. Tak jakoś dziwnie to jest troszeczkę też porobione w co niektórych miejscach. Woda też nie laguje. Nic po prostu tutaj nie laguje, jeżeli chodzi o to. Czyli 5 na 5, jeżeli chodzi o płynność. Jeżeli chodzi o teren. Aj, teren, teren. Teren terenem na roztoczu. No to jest głupie, głupie nawet stwierdzenie. No to od razu ja mówię, że będzie 5 na 5. No bo ja taki terenik lubię. Nawet te łąki są. No może one są płaskie, ale akurat tutaj mamy jakieś tam wgłębienie, gdzie możemy na przykład wjechać traktorem, nie uważając co robimy. Płaskie pola też występują, może tam z pięć ich jest na całej mapie, bo nawet i to, a to jest też takie bardziej płaskie, myślałem, że ono tak bardziej do góry idzie. Tutaj mamy też takie pole, które no jakie jest. Tutaj coś jest, czy nie? A nie, tutaj jest końcówka tego lasu. To mapę można było jeszcze większą zrobić w tamtą stronę. Albo nawet i w tamtą stronę, w tym samym klimacie, w tym samym ułożeniu pól, to by jeszcze to lepiej wyglądało, żeby to było jeszcze większe, ale takie coś też wystarczy. No i mamy tutaj, no jak widzicie, teren jak teren, jak ja na tych, których mapach mówiłem, że jest słaby, tak tutaj nie można tego nawet powiedzieć.
No i tak jak wcześniej wspomniałem, 5 na 5. Jeżeli chodzi o kategorię zagrałby czy nie zagrałby, to można było pograć na niej. Nie wiem, czy nie będzie nawet serii na niej, czy jak się tam jakaś seria skończy, na przykład z czego się najszybciej skończy. Najszybciej to się skończy chyba seria z tego. Jak to się nazywało? O, Janusz na gospodarstwie. Tu byśmy zrobili serię, nie mam pojęcia jak to byśmy nazwali. Ale seria tak czy siak na 99% będzie, jeżeli nie na kanale, to będzie na kanale, ale na live'ach po prostu. Nie w formie filmów, tylko i wyłącznie nagraniu na live'ach. Łopa jest naprawdę spoko na jakieś tam polskie ciągniczki, tutaj też można wszystkie pola uprawiać, no dwa live'y, nawet może jeden i nie wiem, wszystkie pola można skosić, bo ich nie ma aż tak dużo. Także myślę, że jak najbardziej spoko opcja mapa, jeżeli chcecie to link macie w opisie. I gdzieś na którymś live dam wam link do Dziadkowic V2, tylko na szare moc, ale nie wiem kiedy live jakiś będzie, także no, po prostu czekajcie. Jak na razie tylko i wyłącznie odcinki, bo że dzisiaj nawet w nocy będzie live, także klikajcie subskrypcje, dzwoneczki, żeby być na bieżąco i żeby te powiadomienia po prostu przychodziły, bo ja nie jestem w stanie wam powiedzieć kiedy będą live'y, kiedy ich nie będzie. Także nie ma sensu czekać, tylko po prostu powiadomienie przyjdzie i wy automatycznie wiecie, że jest live. A już się z wami żegnam i na razie.